Cześć, to jest już mój 10. odcinek serii Don't Starve. Zaczynajmy. Zaraz będzie zapis. Dobra, gra się zapisała. Teraz chyba ponabijam sobie te punkty nauki. Jak ja to nazywam. Jeszcze zobaczę, z czego robi się dmuchawkę, bo chciałem wiedzieć. Aha, no dobra. To już wiem. To teraz tak. Trochę rzeczy pozbieram. Tyle, że jest mi potrzebna jeszcze siekiera. Nie wiem, czy mi się... Muszę uważać, żeby mi się nie skończyły te kamienie. Dobra. Dosyć spore drzewo. Sobie jeszcze łopatę zrobię. Już tylko 4 kamienie mi zostały. Niestety. Dobra. Trochę tutaj właśnie tych sadzonek chyba nazbieram. Tyle, że muszę pamiętać o tych kamieniach, bo łopata się szybko psuje. Chciałem trochę tego wykopać. Dobra, idę po ziarno. Nasiona. Tutaj jakoś nie widzę na razie tych kamieni, bo już chyba wyzbierałem, ale pewnie gdzieś dalej będą. Niedługo będę musiał pójść. Dobra, wracam do ogniska. O, jeszcze te wykopię. Już mam sporo dosyć. Po 5. I chyba wszystkie zużyję do nabicia punktów. Dobra. Jeszcze tylko nasiona. Biegnę teraz do machiny. O, już się złapał pewnie królik. Tak, królik. Od razu zostawię pułapkę znowu. Gdzie mam nasiona? Tutaj. Jeszcze spróbuję ptaka złapać, tylko nie wiem, czy mi się uda. Chwilę. Będzie tak, założę tą broń. Spróbuję. O, no i mam. Fajnie. Dobra, teraz to szybko muszę odłożyć rzeczy, bo widać, że już miejsca nie mam. Zanim, żeby mi tylko nie zeżarły.
No, już. Jeszcze i tak rzeczy muszę odłożyć. Dalej mam mało miejsca. Jakieś to pióro. Mięso sobie upiekę, jak postawię ognisko. Nasiona też. O, królika sobie. Jeszcze mięso zrobię z królika. Bardzo łatwo jest naprawdę zabijać te ptaki. Bo one po prostu w miejscu się zatrzymują, tak jak już mówiłem, i nie uciekają. O. Po prostu. I pióra normalnie lecą z tego. Nie wiem, co z tych piór można zrobić, bo na przykład do dmuchawki mi są potrzebne pióra chyba kruka. Czy coś takiego. Dobra, teraz sobie jeszcze te punkty bym nabił. I niedługo muszę już iść po... no kamienie. Dobra, stawiam ognisko. Chyba linę zrobię, ale to... Gdzie jest lina? O, lina. O, jeszcze jednego krzaka wykopię. Już zbieram się do pieczenia. Nasiona może... Właśnie nie wiem, czy sobie mięso upieka. Nasiona może zostawię. Tylko jeszcze bym ptaka złapał. O, już. Gdzie jest moje mięso? Tu jest. 7. O, zjadłem surowe przypadkowo. Za blisko stałem. No, już sporo mam. Sobie jeszcze je zjem. Już głodny nie chodzę tak często. Coraz więcej jedzenia mam. Dobra. Jeszcze sadzonka jedna. I teraz te strawy. No i aż 347 punktów nabiłem. Według mnie to dużo. Dobra. To teraz muszę sobie miejsce jeszcze w ekwipunku zrobić trochę. Bo mało mam. Nawet nie mam co chować, bo same potrzebne rzeczy trzymam. A coś właśnie nie wiem, co ja z kamieni robiłem. Na pewno je zużyłem, tylko nie wiem na co. Nie wiem na co, jakoś nie pamiętam. Już zapis. Na razie je odłożę póki co. Chyba bym poszedł poszukać tych kamieni zwykłych.
Już mogę sporo tych uczyć się różnych rzeczy robić. Naprawdę dużo. Dobra, no to chyba lecę. Przy okazji będę zbierał te sadzonki, póki mogę. Gdzieś tutaj są jakieś chyba pająki. Tak, właśnie do nich idę. Może je ominę, żeby nie ryzykować. No i jeszcze tutaj nie byłem. Tutaj dalej. Chwilowo chyba najwięcej to będę miał mięsa, bo to naprawdę łatwo się zbiera tutaj. No, już sporo mam. Tutaj jakoś kamień nie widzę. Chyba na razie wracam już do ogniska. Jeszcze nasiona jakieś zbiorę po drodze. Jagody. I chyba nauczę się robić już paru nowych rzeczy. Tylko jeżeli nie znajdę kamieni, to będzie niefajnie. Ale dobra, póki co ognisko mogę zrobić, bo to tylko drewno i trawa potrzebne, także jakoś przeżyję. A nie, nie, ogniska nie chcę jeszcze robić. Dobra. I nie wiem, co tutaj się nauczyć. Może to. No to tak, to teraz drewno muszę nazbierać. Na mapie chyba nie wiem. Chyba nie widać drzew. A, już wiem co. Jeszcze chciałem. Zapomniałem rzeczy odłożyć. Bo już mi się miejsce kończy. Gdzie to? O, są. Dobra. Odkładam te pióra. To jeszcze wrzucę jedną trawę. No i już mam trochę miejsca. Może jeszcze szybko coś znajdę, jakieś drzewa, bo mi teraz to są potrzebne. Nie wiem, czy w dobrą stronę idę. O, tutaj są. Dobra. Ptaki na razie zostawię, żeby czasu nie tracić. Ale mięso tutaj super łatwo się zbiera, jak już mówiłem. Naprawdę fajnie. O, pan indyk.
Chyba najlepiej duże drzewa rąbać. Najbardziej opłaca się. A nie wiem, chyba tylko jedno ubranie można założyć. Z tego co widzę, bo jest tylko jedno miejsce. No chyba, że to jakoś inaczej działa, ale... Nie wiem. Nie znam się jeszcze. Zaraz się będzie ściemniać. Broń bardzo fajnie, bo tylko po 1% zabiera przy używaniu. Mogę nawet pokazać, mam 92. No i 91. Już powoli wracam. Może coś się złapało? Nie. Na razie nic. Dobra, robię ognisko. No i tak jak wcześniej linę. No to jest bardzo łatwy sposób. No i już. Jeszcze ptaka złapię jednego. Dobra, teraz będę chyba piek mięso. Bo nazbierałem naprawdę... O! I się zaczęły te niefajne już potwory. Teraz nie wiem, czy go rozwalić, czy co. Chyba coś zjem. Póki mogę. Dobra. Teraz nawet nie wiem, czy go atakować, czy przeczekać. Żebym ja chociaż wiedział, co to jest. No, naprawdę niefajnie. Rzeczy mi chyba rozwalił. Dobra, może zdążę zrobić ubranie. Nie wiem, czy zdążę. Gdzie ono było, to... Teraz jego nawet nie znajdę. O! To chciałem. Teraz szybko dwie liny. Tylko co ja zrobiłem tak w ogóle, bo w zasadzie to nie wiem. Czy już zrobiłem, czy nie? O. A, i się na miejscu plecaka je zakłada. Dobra, nie wiem, może go zaatakuję. Byłby chociaż ciekawy ten odcinek. Bo i tak mi wszystko zabrał. Nie wiem, czy się punkty te zapisują, ale dobra. No i go ubiłem. Bardzo się cieszę. Ciekawy odcinek się zrobił. Tylko teraz szybko muszę podłożyć drewna do ogniska, żeby nie zgasło. Bardzo ciekawe to, co się stało. Nie za bardzo to czaję. To jest tak, że po którymś dniu już coraz ciężej jest. To chyba węgiel, tak, węgiel drzewny. O, szybko muszę zabrać plecak, bo nie wiem, czy się nie zapali. Dobra. Trochę mi rzeczy tych chyba zjadł. No cóż. Nie wiem, co tam było. Chyba sadzonki. I także... W Don't Starve trochę ciężko się gra. Bo trzeba szybko rzeczy robić, żeby przeżyć.
No, nie jest za łatwo. Ale to, co miałem przy sobie, to mi zostało. Tylko co to było? A, w plecaku. Dobra. W zasadzie to mi się... Chyba nawet mnie nie trafił. Może dlatego, że go ciągle atakowałem. Teraz sobie zmienię na... plecak. Mięsowy młupiek. I chyba właśnie dlatego część rzeczy lepiej przy sobie nosić. Trochę to dziwne, ale no, chyba lepiej. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Co to było, ale fajnie, że go rozwaliłem. Jeszcze tylko rzeczy uporządkuję. Liście mi zeżar, szyszki też. Ale za to złoto przynajmniej odzyskałem. Mam jeszcze jego mięso. Może szybko upiekę. Nie wiem, czy teraz chyba z pułapki i tak nie będę na razie korzystał. Bo jakoś więcej mi daje to rozwalanie ptaków. Może ją gdzieś tutaj zastawię. Niech już będzie stała. Ale i tak nie korzystam z niej. No dobra. No to chyba byłby już koniec odcinka. Myślę, że dosyć ciekawy był. W następnym odcinku spróbuję jeszcze coś nazbierać, upiec te rzeczy. No i jakoś zrobić trochę porządek w tym ekwipunku całym. Się pewnie czegoś jeszcze nauczę, nowych rzeczy. Tak więc pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.